Bonjour mes amis, dzisiaj zaprosiłem Mateusz Wendy's i zrobimy klasycznego hamburgera. Cześć! Oglądajcie dalej. O, 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 o! Dzisiaj jest ze mną Mateusz, który bardzo dobrze się zna w ogóle na temat hamburgera, hamburgsa. On jest właścicielem właśnie restauracji, który nazywa się? Bydło i Powidło. Który bardzo, bardzo polecam. Powiem wam, że prywatnie jestem też tam klientem często w ogóle. To prawda. Nawet bardzo późno w nocy można tam przyjść do niego i coś zjeść. Ja wiem, że to może nie jest zdrowo, ale jak myślę o jego dobrego hamburgera, to po prostu nie mogę się wtrzymać. Mateusz, wiem, że możemy dużo rozmawiać na temat właśnie hamburgera. Po pierwsze, co to jest dla ciebie dobrego hamburgera? Wiesz co, zawsze powtarzam to, że dobry hamburger to jest podstawa, czyli mięso. Mięso i potem ta kolejna rzecz, która w hamburgerze jest istotna, bo jest tym drugim składnikiem, najważniejszym, bez którego hamburgera być nie może, to jest bułka. I bułka i mięso, jeżeli mamy dobrze dobrane te dwie rzeczy, to jesteśmy w burgerowym niebie. Ja osobiście uwielbiam, jak bułka jest bardzo mięciutka z zewnątrz, a dobrze stosowana w środku, tak żeby chronić przed dostaniem się tych składników, wiesz, z środka do bułki. Czyli jakby dobrze ją tostujemy, a sama bułka musi być mięciutka na zewnątrz. Prawdziwa hamburgera to jest 100% mięso wołowego. Zgadza się? To tak, to taka klasyka, tak. Ale jakby dopuszcza się różne wariacje. No, ja robiłem... Na przykład? Na przykład taki bardzo słynny burger w Kalifornii nazywa się 50-50. I to jest burger taki, który ma zmieszane ze sobą 50% bekonu, 50% mięsa wołowego. I on dzięki temu ma taką fajną charakterystykę, bo jak wiemy, jak zgrillujemy bekon na patelni, to on robi się taki chrupiący, prawda? A czasami troszeczkę taki chrupiący, ale mięciutki w środku zarazem dzięki temu tłuszczykowi. I to samo dzieje się z tym burgerem 50-50 właśnie. Dobra, to zaczynamy przygotowania. W takim razie zaczniemy od bardzo prostego sosu. Sos, który składa się, jego głównym składnikiem jest majonez, ketchup, musztarda. Dodamy troszeczkę cebuli i pikli pokrojonych w kostkę i to będzie cały nasz sos. Dobrze, czyli do miseczki. Czyli tak, dajemy tutaj 4 łyżeczki majonezu. Teraz damy 2 łyżeczki ketchupu. I 1 łyżeczkę musztardy. Jaka to jest musztarda? Musztarda słoneczna. Który bardzo, bardzo, bardzo delikatna musztarda, taka z niedużą ilością gorczycy. Dobra, dodajemy pikle i cebulkę. Czyli mega prosty sos. Mega prosty sos. Całość mieszamy. I bardzo dobrze, że mamy te kawałki właśnie tutaj idealnie wymieszane, bo one dzięki temu będą wyczuwalne w każdym gryzie burgera. To jest naprawdę bardzo podstawowy sos. Chyba warto też powiedzieć, Mateusz, że z sosami można się pobawić. Na przykład sos tatarski. Do ryby, moim zdaniem. Do ryby. Do fishburgera. Jaki inny sos byś polecał? Ja osobiście używam różnych powideł, więc na pewno poleciłbym każde powidło domowe, które macie, ale na przykład zaostrzone troszeczkę papryką chili, czyli wtedy taki czatnej robimy. I dobrym sosem też, moim zdaniem, do burgera jest po prostu klasyczny ketchup i musztarda. Ale barbecue też by pasowało? Barbecue jak najbardziej, oczywiście. No barbecue to podstawowy sos grillowy, który pasuje jak najbardziej do burgera. Ja osobiście używam barbecue w różnych odsłonach, na przykład mieszając go już od razu z mięsem, czyli z bekonem. Wtedy wydobywamy do barbecue od razu ten taki posmak, wiesz, wędzarniczy, tak. Naturalny, a nie jakiś tam, który dodajemy. Sos mamy, czas na mięso. Dokładnie, jedziemy z mięsem. Mięso ja osobiście przyprawiam tylko solą i pieprzem. A dajesz pieprz teraz? Daję teraz pieprz, będę teraz właśnie pieprzył. Świeżo mielony pieprzyk z jednej i z drugiej strony. Mięso, tutaj powiedzmy może trochę o mięsie. Mięso powinno w burgerze mieć idealnie proporcje 20:80, czyli 20% tłuszczu, 80% czystego, chudego mięsa. Jaki kawałek mięsa wołowy najlepiej? Najlepsza część to jest ta część przednia i z niej używamy, właśnie z niej korzystamy w przygotowaniu naszych burgerów. Te burgery akurat tutaj to są burgery z rasy bydła Hereford. To jest bardzo dobra rasa, z takimi, taka dosyć kudłata. Tak. Brązowa. Brązowa. Ona jest, to mięso jest tutaj hodowane u nas w Polsce. To jest w Zielonej Górze, pod Zieloną Górą w Stożne. I jest z czego jesteśmy bardzo dumni, to jest ekologiczna hodowla, gdzie krowy wypasają się przez cały rok na zewnątrz, jakby obora jest też półotwarta. A powiedz mi, bo większość, często Polacy mówią, nie wolno solić mięso wołowe. Absolutnie nieprawda. Cieszę się, daje. Mit,
mit totalnie obalony, obalamy ten mit. Mięso należy solić, dlatego że to wydobywa smak. Dokładnie. I tego pamiętajcie. Nie wiem skąd się wziął ten mit. Ja też nie. Ale absolutnie go obalamy. Smażymy na co? Na maśle, powiedz na maśle. Nie, smażymy na tłuszcz naturalnym z mięsa i dodamy troszeczkę oleju, ale tylko tak, żeby na pewno nic nam się nie przykleiło w tej pierwszej warstwie smażenia, ale generalnie, jeżeli mamy dobrze nagrzaną patelnię, czyli tak jakby najpierw ją sobie nagrzewamy delikatnie, kładziemy mięso, a potem jakby podwyższamy tą temperaturę, przez co jakby nie będziemy mieli tak dobrze dobranego poziomu wysmażenia, jakbyśmy mieli przy rozgrzanej patelni, to możemy smażyć w ogóle bez tłuszczu, jeżeli mamy dobrą proporcję. Jeśli mamy te 20% tłuszczu. Osobiście byłbym ostrożny z masłem, bo masło ma taki jakby dosyć niski punkt spalania, gdzie można je łatwo spalić. Więc dla takich niedoświadczonych kucharzy, którzy nie mają dużego kontaktu z wołowiną na co dzień i smażąc je, raczej polecałbym masło dodawać w ostatniej fazie gotowania. Czyli jeżeli do podlewania. Tak, czyli takie pastowanie tego mięsa. I to jest super. I wtedy możemy wrzucić i tymianek razem z czosnkiem, rozmarynem do środka na patelnię, do tego wrzucamy masło, razem wszystko pastujemy i to super wychodzi. I mieszamy. Czyli tak, pogrzejemy patelnię? Tak. Okej, okay. Ogień pod patelnią, mocna petarda na początku? Mocna petarda na początku, damy troszeczkę oleju, tak jak wspomniałem, ale dosłownie odrobinkę, tak żeby móc położyć sobie te koteciki tutaj na tej tłuszczowej warstwie. Stan smażenia mięsa według Ciebie najlepszą burgera to jest? Medium. Medium? Moim zdaniem medium, a aczkolwiek... Medium rare dla mnie? No dla Ciebie tak, ale dla mnie medium, ja najbardziej lubię ten, kiedy mięso jest idealnie przez cały przekrój jakby różowe. Surowe lubię steki i to nawet rare, także może nie blue, ale... Ja uwielbiam blue, uwielbiam blue. No tak, typowy Francuz. Okej, okay, to znaczy, że krótko zamykamy z każdej strony. To znaczy czekamy, najlepszą informacją dla nas o tym, że mięso jest gotowe do tego, żeby przewrócić, będzie... Kropelki krwi pojawiające się na tej drugiej stronie, tak? To znaczy, że po prostu pod wpływem temperatury nasze soki idą do góry. Mówi się, że jak mamy te kropelki, to już mamy medium. To już mamy medium, więc z drugiej strony tylko zamykamy i już wydajemy mięso do spoczynku. Bardzo istotną rzecz. Tak. Tak jak wiele razy Wam mówię też, mięso musi odpocząć. Bo jeszcze raz to powtórzę, że mięso to jest mięśniem. Mimo, że to jest ciekane, po prostu on jest napięty. Jeśli poczekamy, on się rozluzuje i równoległe mamy te wszystkie soki. Pojawiły się kropelki, minęło już około 3-4 minut. Myślę, że czas, żeby przewrócić go. O, piękny. Mamy tutaj piękny krust. Super, o to chodziło. I teraz tego ślicznego burgera przykrywamy od razu serkiem. Dzisiaj mamy mimolet. Dokładnie. Jedną rzecz trzeba powiedzieć. Nie wolno używać sera do smarowidła. To jest okropne. To musi być ser, który... Zobaczcie, jak on się topi, on właśnie obejmuje ten piękny kawałek mięsa. On go to tak delikatnie przytula, nie? To jest taka kołdereczka dla niego. No. O, i teraz pozwolimy tym nadmiarowym sokom ściec tutaj na dół. Tak. One sobie tutaj ściekną. I co, i bułkę będziemy mocić w tym? Możemy tak zrobić, to bardzo dobry pomysł. Moim drugą propozycją jest jeszcze to, żeby wykorzystać właśnie te wszystkie soki, które mamy tutaj na patelni. Tak. I żeby tą patelnię tylko na mniejszej temperaturze już, nie takiej, żeby bułka nam się spaliła. Czyli jakby redukujemy tą temperaturę patelni do minimum. Smarujemy nasze bułeczki elegancko masłem. Pyk. I to jest na chwilę tylko. Tak. No i myślę, że maksymalnie 2 minutki. No. Maksymalnie. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby zmniejszyć temperaturę patelni po tym, jak smażyliśmy mięso, żeby nie trzymać tej patelni tak gorącej jak do mięsa, tylko zmniejszyć to co najmniej o połowę. Mamy to, bułeczki są idealnie skaramelizowane i chrupiące. Jeszcze raz podkreślmy, ty je w ogóle zamykasz, żeby po prostu ten sok z mięsa nie wchłaniał w środku bułki. Dokładnie tak, ale wykorzystuję też tą patelnię, którą tutaj mam. Która ma smaki z tego mięsa, bo dzięki temu to masło i to masło miesza się razem z tym tłuszczem, który wytopił się z burgera i to wszystko razem jakby daje nam tą taką super warstwę, taką chrupiącą, która ochroni nas przed tym wnikaniem się soków z burgera, sosów do środka bułki. Bułka cały czas zostanie mięciutka. Dotknij jeszcze teraz tutaj, jak ona jest
zrobiła się mięciutka. No weź, zróbmy to, ja jestem tak głodny, stary, w ogóle wiesz. Czas teraz składać tą przypyszną rzecz. Okej, okay, zaczynamy od sosu, który wcześniej sobie przygotowaliśmy. Zawsze dajemy go na dolną bułkę. Dajemy tutaj dobrą, fajną łyżkę sosu na jednego, drugą łyżkę. Już chwileczkę. Dajemy tutaj sałatę. Tutaj mamy akurat właśnie taki miks. Mamy trochę cykorii, mamy trochę sałaty karbowanej i trochę sałaty lodowej. Widzę pomidora, widzę cebulę, czyli dobrego burgera musi się składać po prostu z warzywami, które są takie świeże i chrupiące. Wiesz co? Ja myślę, że bardzo dobrze jest, żeby warzywa były przede wszystkim świeże, świeżo pokrojone i chrupiące. Tak, no bo jak będą świeżo pokrojone, to będą chrupiące, no na pewno. Także zgadzam się z tą filozofią. Czapeczka? Mateusz, najlepszy moment teraz. Zjemy tą pysznością. Nie mogę się doczekać, naprawdę. Tu chcesz? Lewą, prawą, lewą, prawą, lewą, proszę, lewą. Pozwolę ci wybrać. No to ja wybieram to. Dobra. A ty masz zawsze ochotę w ogóle zjeść tą burgera, mimo że ci razy jedzie, nie widzisz? Totalnie, ja zawsze wstaję rano i pierwsze, o czym myślę, to o hamburgerze. Ja mówię tak, jakiego zjem hamburgera dzisiaj, To się nazywa miś makietingu, bez sałaty, może, właśnie, no. A co sądzisz o tym, jak ludzie używają widelca i nóż? A, to są leszcze. Czyli lepsze jest tak po prostu go trzymać? Absolutnie, zawsze jemy tylko rękoma. Tak. I wbijemy się. Tak. To jest pyszne. Przepyszne, totalnie. Ale dobrze wysmażone jest bardzo. Jest bardzo dobrze wysmażone. Muszę ci powiedzieć, że jest naprawdę przepyszne. No i zobacz, mamy w tej chwili barze medium rare. Mhm. Ale co cię... Tak, masz rację. Mhm. Chociaż zobacz, mój jest trochę bardziej wysmażony. Bo to twój. Mhm. Ja sobie jem go właśnie specjalnie dla siebie. Mhm. Ale pozwoliłem ci wybrać tak dla zmyłki, a wybrać dobrze. Mhm. Pyszne. To jest pyszne. Pamiętacie, Mateusz jest ekspertem w ogóle w hamburgera. Jeśli chcecie, żeby on wrócił mnie na kanale, to napiszcie na dole w komentarzach. Przy okazji zajrzyjcie na profil instagramowy, który się nazywa? Bydło i Powidło. I na nasz kanał YouTube'owy też Bydło i Powidło. Tam robimy filmiki, pokazujemy jak zrobić i też inne burgery. A jeśli będziecie w Warszawie i przy okazji chcecie zjeść dobrego, domowego hamburgera, to zapraszamy serdecznie w ogóle na restaurację Bydło i Powidło. I cóż jeszcze powiedzieć? No, jakbyście chcieli, żebym zrobił z tobą jeszcze coś więcej i jakiegoś fikuśnego burgera, albo na przykład kanapkę z meatballsami, no to piszcie w komentarzach, ja chętnie wpadnę tutaj jeszcze raz. Albo pulled pork. Pulled pork. I pamiętajcie o mój profil instagramowy, tam macie dużo różnych innych przepisów, które nie znajdziecie tutaj. Życzymy wam bon appétit i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Kolejny pyszny przepis na fast food domowy, kliknij tu.